Dzień dobry. Proszę Państwa, Śródziemskie Muzeum Regionalne, witamy. Dzisiaj opowieść o takiej broni białej, opowieść o pałaszu, opowieść, która jest kontynuacją, czy nawet rozszerzeniem naszej niedawnej wystawy ze zbiorów pana Pawła Komorowskiego. Tutaj książka jego autorstwa. Część z tych rzeczy prezentowaliśmy na zeszłorocznej wystawie przy okazji naszej rocznicy niepodległości. Ale dzisiaj odrobinę więcej danych, odrobinę więcej informacji na temat takiej dość specyficznej, ciekawej broni, która swój renesans przeszła w latach wojen napoleońskich, o pałaszu francuskim wzór AN-13. Proszę Państwa, jest to spory kawałek broni białej. Długość tego pałasza to jest 1,10 m. Naprawdę to robi wrażenie. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o jego masę, sama masa to jest troszkę mniej niż 1,5 kg, ale jeśli dołożymy do tego taką pochwę, to nam się już z tego robi prawie 2,5 kg. Naprawdę jest co nosić, jest co dźwigać, jest czym uderzać. Proszę Państwa, o pałaszu słów kilka, co to za rodzaj broni. Proszę Państwa, to się wszystko wywodzi po trochu i z miecza średniowiecznego, a po trochę też i z czasów z Bliskiego Wschodu, z czasów znacznie bardziej odległych. Rzecz jest taka, że pałasz jest prosty. Ten akurat jest jednosieczny, bywają pałasze obosieczne, można machać i w prawą, i w drugą stronę robić nim krzywdę. Natomiast ten tutaj egzemplarz jest jednosieczny, ale idea jest taka, że on jest długi i prosty. I teraz, proszę Państwa, wróćmy do czasów już napoleońskich. Kto walczył taką bronią? Otóż formacja nazywana kirasjerzy. Kirasjerzy to jest taka ciężka, przełamująca jazda doby napoleońskiej. Jazda, która w ostatnim momencie bitwy, w ostatnim akordzie bitwy rozstrzygała starcia. Przełamywała szyki piechoty, niszczyła lżejszą jazdę przeciwnika, używała tego typu pałaszy. Na głowie ci panowie mieli kaski, takie trochę podobne do kasków hoplitów greckich, trochę do legionistów rzymskich. Na piersi mieli kirysy, czyli napierśnik, to co tutaj chroni pierś, i naplecznik, czyli to co chroni plecy. No i proszę Państwa, to tyle o ogólnych sprawach o kirasjerach. Natomiast jak to się ma do polskiej tradycji wojskowej? Otóż proszę Państwa, polską formacją, która używała takich francuskich pałaszy, był 14 pułk kirasjerów. Jedyni tacy bezpośredni, jeśli tak można powiedzieć, ludzie, którzy byli, czy kawalerzyści, którzy byli spadkobiercami husarii. Otóż, proszę Państwa, pod koniec 1809 roku, dzięki staraniom pułkownika Stanisława Machałowskiego, powstał w Księstwie Warszawskim osobny pułk kirasjerów, jazdy, jak już mówiliśmy sobie, ciężkiej, aczkolwiek bardzo kosztownej. Wyposażenie tych żołnierzy, odpowiednie wierzchowce, to wszystko kosztowało krocie. No a Księstwo Warszawskie, z racji tego, że nie było najbogatszym państwem w Europie, a i było państwem, które prowadziło swoje wojny i uczestniczyło skądinąd w wojnach napoleońskich, więc stwierdzano, że ta jazda być może jest za droga. Być może zamiast kirasjerów potrzeba dwóch, może nawet trzech pułków jazdy lekkiej, typu strzelcy konni, typu dragoni, którzy są bardziej przydatni do celów stricte wojskowych niż taka ciężka jazda. I to jeszcze w takim ograniczonym było, nie było w formacie jednego pułku. No sam pułk to jest jakiś 600 żołnierzy, więc i dużo i mało z jednej strony. Jeśli porównamy te szarże doby napoleońskiej, gdzie uczestniczy kilka brygad, kilka dywizji kawalerii, jeden pułk, no nie zawsze, a raczej rzadko mu się zdarzy, żeby rozstrzygać takie duże starcia. I proszę Państwa, ostatecznie, może i nawet dobrze, że tej formacji nie zmieniono, kirasjerzy wyruszyli na drugą wojnę polską, na wyprawę Napoleona na Moskwę, na Rosję,
i proszę Państwa wzięli udział w bitwie pod Borodino. To jest taka wielka, sławetna bitwa, która z jednej strony otworzyła Napoleonowi drogę do Moskwy, z drugiej strony nie przyniosła praktycznie żadnego rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o całą kampanię. I polscy kirasjerzy przez długi czas w tej bitwie stali nieruchomo, czekali na rozkaz cesarza, byli pod ostrzałem artyleryjskim, ponosili wielkie straty, a kiedy wreszcie rozkaz padł, to ten nasz pułk ruszył na wielką redutę i współpracy z kirasjerami saskimi, jak i też francuskimi oczywiście, przełamano linie rosyjskie. Tu kronikarze mówią o ówczesnej doby o tym, że przy stracie 100 zabitych nasi kirasjerzy rozbili pułk rosyjski, wzięli 300 jeńców, zdobyli armatę. Nawet porównywano ich szarże do tej sławetnej szarży pod Kłuszynem, kiedy to Stanisław Żółkiewski, kilkakrotnie rzucając husarię, rozbił przeważające, to naprawdę poważnie przeważające siły rosyjskie, jak i też zaciężne siły szwedzko-niemieckie. Proszę Państwa, no tak, ale potem przychodzi czas odwrotu spod Moskwy. I kirasjerzy też tutaj bardzo piękną kartę zapisują. Otóż kirasjerzy eskortują te polskie 24 armaty, które większość armat, które miał korpus Poniatowskiego, te armaty dzięki eskorcie kirasjerów wszystkie wróciły do w granicę Księstwa Warszawskiego. Aczkolwiek przypomnijmy sobie, pułk wyrusza jako jednostka licząca 600 osób, a wraca w granicę księstwa 5 oficerów, 76 kirasjerów i, co ciekawe, 31 koni. Czyli wbrew takiej obiegowej opinii nie wszystkie konie przy tej kampanii są zjedzone. Proszę Państwa, teraz rok 1813. Pułk zostaje odtworzony, aczkolwiek w znacznie mniejszym składzie osobowym niż wcześniej. Tych kirasjerów jest raptem 180. Nie mają też już pełnych kirysów, mają jedynie te szyszaki, takie wielkie, wielkie kaski kirasjerskie. I do nich należy eskorta księcia Poniatowskiego w ostatnich dniach, w ostatnich godzinach bitwy pod Lipskiem. Wiadomo, nasz marszałek Francji, niedawno mianowany naczelny dowódca wojsk księstwa warszawskiego, bohater narodowy, w eskorcie i trachusów, o tej jednostce może przy innej okazji, i kirasjerów ginie pod Elsterą. Okoliczności śmierci są nierozstrzygnięte tak na dobrą sprawę, którego brzegu trafiły go kule i jak to wyglądało, ale to inna historia, proszę Państwa. W każdym razie to jest taki ostatni akord polskich kirasjerów. Co prawda próbowano go jeszcze raz odtworzyć po bitwie pod Lipskiem, po tej bitwie, która no, tak naprawdę zakończyła chyba nadzieję Napoleona na jakieś odzyskanie równowagi, czy tam przewagi europejskiej w Europie. Trzeba przyznać, że zbyt droga była inwestycja na ziemi francuskiej w to, żeby na nowo stworzyć polskich kirasjerów. Generalnie poszczególnych żołnierzy trochę rozproszono po innych jednostkach francuskich i zwartego oddziału, zwartej formacji już oni nie stanowili. Tyle, proszę Państwa, o tej broni, tyle o jednostkach polskich, które walczyły z taką francuską bronią. Przypominam, pałasz AN 13, 1,10 m, bardzo długi. Na tyle długi, że można odpowiednio wcześniej trafić wrogiego kawalerzystę, można trafić piechura, który nawet się położy na ziemi. Ma swoją wagę, ma swój wymiar. Taka ciekawostka, że nawet w tym fechtunku taką bronią nie zalecano cięć, nie zalecano pchnięć, tylko wystarczyło po prostu w pełnym galopie przejechać tym ostrzem po przeciwniku, no i skutki dla niego były fatalne, a może nawet i terminalne. Dziękuję pięknie, do widzenia.